Cześć, ja jestem Geeks, a to jest pierwszy odcinek z serii Beyond Two Souls. Jest to gra twórców m.in. takich hitów jak Heavy Rain czy Detroit Become Human. Ja dotychczas miałem okazję grać tylko w tę pierwszą grę, jeszcze na konsoli PlayStation 4, która spodobała mi się do tego stopnia, że zdobyłem w niej platynę, odblokowałem wszystkie możliwe scenariusze itd. Także mam duże oczekiwania, jeśli chodzi również o tę grę. Będę grać w języku angielskim z polskimi napisami, a to z tego względu, że bardzo wiele dobrego słyszałem na temat roli Eliota Page'a, który jeszcze jako kobieta użycza głosu głównej bohaterce. Słyszałem również dużo dobrego o innych aktorach, na przykład o Williamie Dafoe, który również gra tutaj jedną z głównych ról. So, sprawdźmy sobie jeszcze tylko na 100% ustawienia. Ok, wszystko jest w porządku. Ja będę grać w oryginalnej kolejności. W remasterze można również grać w kolejności chronologicznej, czyli w takiej, w jakiej zdarzenia następują po sobie. Ale wolę właśnie grać w kolejności oryginalnej, ponieważ chcę widzieć po prostu tę grę tak, jak ją stworzyli twórcy. Także spodziewam się wielu retrospekcji, skakania po osi czasu, więc może być po prostu zwyczajnie ciekawiej. No ale nie przedłużając już, zacznijmy nową grę. Tak jest. I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. It's all mixed up in my head. The images, the sounds, the smell. I need to remember. Put things in order right up to this moment. Remember who I am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends, someone who could tell me who you are. Hey. You don't talk much, do you? Well, if you don't help me, I can't help you. Główna bohaterka trochę przypomina postać z The Stranger Things. No właśnie. Nawet ma takie same psioniczne moce. Get back to them immediately, you hear me? You've got to stop them! Goddamn fools! I know. They're coming. No i zobaczymy, kto wygra. Oddział SWAT kontra mała dziewczynka z mocami. Stawiam na dziewczynkę.
Co, nie ma jej? Ulala. Johnny, what have you done? Czyli jednak była bitwa. No i Słod przegrał. Zdecydowanie. Okej, to jest chyba oś czasu. Czyli jesteśmy wcześniej, tak? Przed prologiem. Jest rozdział eksperyment, który właśnie rozgrywam. O, i zresztą widać, że dziewczyna jest tutaj dużo młodsza. Ah, there you are. How you doing today, Jody? Good? I hate to bother you when you're playing and all, but I believe it's time, honey. Okej. Okay. Przez chwilę mi się wyświetliła myszka, ja gram na padzie. Dobra, wstajemy. O cóż, no to się rozejrzyjmy trochę. Jestem fanem tego typu gier i bardzo lubię w nich lizać ścianę, jak to się mówi. Czy mogę tę laleczkę podnieść? Niby jest oznaczona, ale jak mam to zrobić? Czekajcie. Sterowanie. Poziom trudności. Nie gram w ogóle lub gram rzadko, gram często. No, gram często oczywiście. Wypróbujmy wszystkie przyciski. Aha. Okej. Okay. I know you're tired, Jody, but we really have to go. Rozumiem, czyli muszę po prostu jakby prawym analogiem wskazać na przedmiot. Tak to się odbywa. Come on, girl, you'll have plenty of time to play later. Właśnie, będziesz się bawić z ludźmi. Będziesz rzucać ludźmi. Popychać ludzi. Różne takie zabawy, wiesz. That's not the way, Jody. Dobra, chłopie, daj się rozejrzeć. Co tu mamy? Kalendarz? Czy mamy marzec? Jesteś w szafie? Nie ma. Ciekawe, jak to się chodzi szybciej. To, co mnie wkurzało w Heavy Rain, to było właśnie poruszanie postacią, które było dość drętwe. Wszystkie czynności trwały dość długo przez to, że trzeba było się ustawić postacią pod odpowiednim kątem i tak dalej. Okej, zobaczmy sobie malunki. Aha. No, piękne duszki. Tutaj jakaś płacząca pani. Czarne mazy. No, dzieło sztuki. Na gazetkę mogę zerknąć? Nie, ale mogę obejrzeć telewizję. No. Hurry, Jody. Spokojnie, chłopie. Ciekawe, czy programy w telewizji są tak rozwinięte, jak chociażby w GTA, gdzie mamy, nie wiem, 15-minutowe sekwencje z jakiegoś programu fikcyjnego albo kreskówki. Okej. Okay. Dziwny pan pies dał laskę.
dziecku. O, teraz spierdziela. Okej. Wow. Źli się zlali w całość. Dobra. Nie ma co tutaj ślęczyć. Chyba, że będzie jakiś achievement za to. To może kiedyś. Kiedyś to będę oglądać do końca. Czekaj, czekaj. Gitarka. O! Zapomniałem o tym, że tutaj są też takie sekwencje, gdzie trzeba machać padem. Co było dość frustrujące w Heavy Rain. Czasami pad nie łapał tego. No dobra, gdzie nas prowadzisz, chłopaku? Nie wiem, kim jest Nathan, ale już się trochę boję. Okej. Ah, come on. I don't have any more. Hi, Cole. Seriously? Hey, yeah. It's nearly ready. It was due 2 weeks ago. I said it's nearly ready. Better late than never, I guess. Really impossible. I'm waiting for you, honey. Ciekawe, co to za placówka. Hello, precious. Don't you look pretty today? It's gonna rain this year. Here we are. We got a lot of rain this year. Rozejrzyj się. Hasn't been particularly cold, though. No, it hasn't. Okej, a ten pan co tutaj robi? Mogę z nim zagadać? Nie. Come on, Jody. Ja nie chcę jeszcze iść z tobą, ja chcę iść tam. No dobra. Czy nie mam wyboru? Baby City. Hey Jody, how's your day been so far? Pretty good. Standardowy test psychologiczny z figurami. Okay, we're gonna put this on now. Remember? It's just like a crown. Ta na pewno korona. Oh yeah. Oh, now you're a little princess. Don't worry. Everything's gonna be fine. I'm right next door if you need me, okay? Nie wiem czemu, ale jego obecność nie jest zbyt pocieszająca. Willem Dafoe jest takim aktorem, który no, wygląda specyficznie. Koleś jest lekko creepy. Tak. Okay, let's start. Kathleen is next door and she has the same cards as you. And we're gonna get her to choose one and see if you can tell us which one she chose. You think you can do that? Może tak, może nie. Taki podjarany w ogóle tym eksperymentem. Wow. Okej, odpaliłem moc. Mogę się rozglądać. No dobra, czy przejdę przez ścianę i podejrzę jej kartę? Dobrze, jest to gwiazdka. Kozacko. Okej, mogę wrócić do siebie trójkątem. No dobra, jest to gwiazdka. Next card. Dobra. Kwadrat. Ok.
Okay. Next card. Już mi się podoba. Bardzo fajny efekt. Okej, to fala. Very good, Jody. Let's try something else. There's some building blocks on the table in the other room. You think you can make them fall over? Koleś zgrywa takiego dobrego wujka. A jest trochę creepy w tym wszystkim, że wykorzystuje to dziecko do jakichś eksperymentów. Dobra, gdzie są klocki? Tu są klocki. I... Good, Jody. Anything else in the room you can move? Ha, ta kobita. Kurde, baba zawału dostanie. Spokojnie. Dobra, jeszcze i papiery mogę rozwalić. Kobita zeświruje zaraz. Co, mogę nią rzucić? A dobra, myślałem, że to filmik. Tego się nie ruszałem. Krzesło czy torebka? Krzesło. Nie, ja się wkurzyłem. Nie ma. O kurde. Something's wrong. She's in danger. Get out of there. Nie zamierzam współpracować z wami. Jezu, jaka masakra. Mam nadzieję, że nie zabiję tej kobiety. O shit. Mogę ją zabić? Dobra, nie chcę jej zabijać. Nie chcę jej zabijać, koniec. It's over. Masakra, mogłem zabić tę kobietę. Jesus. It'll never be over. Grubo. Mogę ją udusić. No oczywiście tego nie chciałem zrobić, ale i tak ją nieźle nastraszyłem. Masakra. Oni oczywiście sobie eksperymenty prowadzą i mają wysrane. W to, że właśnie torturują małą dziewczynkę. Te ścieżki zostały wybrane przez ciebie i następujący procent innych graczy. Jody zatrzymała eksperyment, 66%. Aiden poddusił Kate. Kim jest Aiden? To jest ścieżka, której nie wybrałem. No dobrze, okej. Okay. Na razie będę dokonywać takich wyborów, jakich bym dokonał w życiu normalnie. Ale jeżeli mi się gra spodoba, no to będę próbować wszystkie podejścia, wszystkie scenariusze odblokować. What do I do if something goes wrong? There won't be anything you can do. That's what I suspected. Just checking. This dress sucks. I knew I should have worn something else. Dress is perfect. You look great.
Most important thing, act natural. If anyone speaks to you, you just smile. So you want me to act natural, or do you want me to smile? I didn't know you had a sense of humor. Only when I'm scared to death. Ryan, I'm delighted you could attend. Always a pleasure, Sheikha, man. Szejkowie, dzień dobry. I would like you to meet my assistant, Elizabeth. I was unaware that American diplomacy was undertaken with such disarming charm. The pleasure was mine. Oczywiście, ten już ten podrywa stary z bok. We'll talk later on. Until then, Ryan. Ryan patrzy. Obstawiam, że już ją wysłali na jakąś misję tajną. O, tak nie bardzo wiem. No dobra. Quiet place, mówisz. Dobrze, za chwilkę. Rozejrzyjmy się. Mogę z jakimś maharadżą porozmawiać, czy nie bardzo? Tu są strażnicy. To troszeczkę słabo. Ustronne miejsce. Jakiś korytarzyk, czy coś? O! Tu panek ładnie gra. Ciekawe, mają instrumenty. O, tu mogę coś zrobić. Co to za instrument? Na czym on gra? Nie wiem, ale brzmi fajnie. A ta? Kobieta się na mnie patrzyła wcześniej. No dobra, nie wiem. Idziemy dalej. No właśnie, uruchomiłem sobie moc. A czy... Czemu mój pad drży? No, not now. It will attract attention. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Zrozumiałem. No tu jest mnóstwo strażników. I need to find a quiet place. O właśnie. Toalety. A to jeszcze sobie usiądę na chwilkę. Okej. Okay. Czyli tak jak w Heavy Rain, można sobie gdzieś usiąść i po prostu popatrzeć. Porozglądać się. Dobra, no to female toilets na lewo. Nie taera. Paraża, żazi mara ukraile honek. Min ażla bakiet al musztaraja. أما أنا فقط اشتريت مقتنيات كثيرة جدا من الناس حتى أنا أفضل أن يشتريه بكامل فعندما No dobra, co robimy dalej? Spokojnie, nie stresuj się. Aiden, are you ready? There's a large painting in one of the rooms upstairs. Behind it is a safe. The documents we're looking for are inside. But there are guards and cameras, so you have to be careful. You got it? To co? Rozumiem, że ci inni ludzie widzą jakby tę moc tego Aidena, która z niej wychodzi? Wiesz, że mam być ostrożny. Dobra. Wyszedłem z jej ciała. Idziemy. Mogę tu coś robić? Może lepiej od razu do celu misji.
Dobrze. Ruch do góry. A, okej, okay, mogę się przez sufit Dobrze. Strażników nie chcę atakować. Zobacz, może za tymi drzwiami jest ten safe. Jest. No, chwileczkę. Jeszcze tutaj się rozejrzyjmy. Mogę tu z tym coś zrobić? Czekajcie. Namierzam tu sobie L1. Ja nie chcę tego na pewno przesunąć ani nic. Dobra. Jeszcze do końca nie wiem, jak to działa, więc na razie będę leciał z misją. Dobra. Switch. Dobrze, czyli tutaj pewnie mamy ten przycisk. Już nie wiem, tu wskazuje na podłogę. O! Właśnie, przy biurku. Okej. Goście coś zobaczy na kamerze, niestety. Hosam, اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر سأذهب حالا. Shit. The camera was on. The guard's coming. Don't move anything or we'll sound the alarm. Shit, nie wiedziałem, że muszę kamerę uszkodliwić. Dobra, chyba się nie szczają. Okej, czyli pewnie najpierw unieszkodliwić kamerę. Okej, to lecimy. Stefani. O, trzeba mu ogłuszyć tego pana? This is the place. Ida, you know what to do. You gotta distract the guard first. No dobra. O, przewróciłem mu kółek z kawą. Szkoda, że nie tłumaczą tego, co mówią ci Arabowie. Okej, okay, dobra, zatrzymana. Nobody will be able to monitor the main office now. We should be safe. Czy nie ma co się ociągać teraz? Gdzie było to biurko? Tutaj. Jest i switch. Mamy przycisk. O nie. Now we have to read the documents. Make it quick. I can't hold on much longer. Okay, now don't move. Jezu, on teraz zejdzie. I śpisz, dziewczyna, szybko. هل من احد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ انها مراهد السيدات.
انصرف من هنا ايها المنحرف. انصرف. To też jest agentka? No tak. Sorry. I can't do anything to help you. Fajnie, czyli mnie zostawiła. Mają w dupie, czy stąd wyjdę cało. Może jakimś ręczniczkiem sobie buzię wytrzeć? Albo chociaż pod kran, aby tę krew zmazać. No, jest to bardzo ciekawe. Biedna. Sporo ją to kosztowało. No, ale spróbujmy stąd uciec. Jeszcze ona zaraz zemdleje. Jest jej partner. Ciekawe, czy Szejk coś podejrzewał. No, zobaczmy. Aiden wykonał misję, ścieżka, której nie wybrałeś. Czyli nie wykonałem misji. Aiden zaalarmował strażnika z pomieszczenia ochrony. Chwileczkę. Aha, okej. Okay. To zostały ścieżki, które zostały wybrane przeze mnie. I procent innych graczy, czyli 98% wykonało misję. Okay, czyli wykonałem misję. Misja ukończona, tylko Aiden. Aiden zaalarmował strażnika z pomieszczenia ochrony. 56%. I misja ukończona bez Szejka, cokolwiek to oznacza. No dobra. Okej. Okay. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Przez kolejne rozdziały będziemy przechodzić w kolejnych. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Do następnego. Cześć.